tvpodkarpacie.pl. W meczu czwartej kolejki rozgrywek drugiej ligi słowackiej drużyna Ciarko KH58 Sanok podejmowała na własnym lodowisku HC Rebellion Gielnica. Po raz kolejny wiele kontrowersji wzbudziła praca sędziego głównego, który aż 12-krotnie odsyłał Sanoczan na ławkę kar. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych fragmentów spotkania i wysłuchania pomeczowych opinii.
nas mało, ciągle jakieś kontuzje, ktoś wypada, dzisiaj znowu Maciek Bielek wypadł też z tej drużyny, musimy to grać w Liptowskim Mikulaszu, w 8 napastników, 4 obrońców, dzisiaj znowu 4 obrońców, Huber dostał karę meczu, także no, ciężko się grało, ale myślę, że chłopcy zawalczyli w tej trzeciej tercji, strzeliliśmy 2 gole, doprowadziliśmy do dogrywki, tam przypadkowy gol odbity od nogi krążek, także uważam, że chłopcy powalczyli i dużo serducha wsadzili w to. Ja nie lubię nigdy jakby zwalać na sędziów, że przegraliśmy mecz przez sędziów. My pracujemy, jeżeli ta drużyna wrócą wszyscy do grania, i Wilusz, i Rafał Ćwikła, i Maciek Bielec, jeżeli wyleczą się wszyscy i będziemy grać w takim, będziemy mogli grać w pełnym zestawieniu, wtedy będziemy mogli coś powiedzieć, żeby po prostu ten mecz normalnie wyglądał. O wzmocnieniach nie możemy myśleć, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, ten klub jest w innej rzeczywistości finansowej, więc... I chodzi o to, żeby się młodzi chłopcy ogrywali i po prostu nabierali tego doświadczenia, z tym, że to jest dla niektórych za szybko, dla Filipka, dla Oresta Sokolskiego, dla Maćka Witana. Chłopak ma dopiero 16 lat, tak? Nie gra źle, ale no jest to troszkę szybko, tak? Oni byli planowani gdzieś tam na ten czwarty atak i wychodzenie w meczach, tak? A nie granie przewag i innych rzeczy, nie? Oni sobie radzą, ja nie mówię, że źle grają, tak? Ale to jest trochę za szybko. Myślę, że w tym meczu mogliśmy się pokusić o 3 punkty. Myślę, że mecz był wyrównany, twardy. Troszkę sędzia dopuścił do dziwnych sytuacji na lodzie. Myślę, że w pewnym momencie nie wiedział, za co daje kary, ale... Mogliśmy się tego spodziewać, to jest Liga Słowacka, słowacki sędzia, także tak się stało, jak się stało, ale nie ma co zwalać winy wszystkim na sędziego. My robimy też kary, indywidualne błędy, gramy sporo w osłabieniu, tym bardziej, że nasza sytuacja kadrowa nie jest najlepsza, no i powinniśmy się wystrzegać tych kar, no. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, no, trochę opadamy sił w końcówce, bo te kary jednak nas osłabiają i tak jest, jak jest. No, znowu w dogrywce przegrywamy. Myślę, że jakoś ten skład się ustabilizuje i będzie coraz lepiej. Mamy paru młodych zawodników, którzy niedawno ukończyli wiek, znaczy nie ukończyli, są juniorami w sumie, w wieku juniora i starają się jak najlepiej. To pierwszy ich sezon w seniorach. Seniorski hokej jest całkiem inny. Doświadczenia też brakuje, no. I wiadomo, ten skład nie jest ustabilizowany. No, gramy często mecze na 2 obrony, to kosztuje dużo sił obrońców, tym bardziej, że podchodzili tu chłopcy, którzy kilka lat nie grali w hokeja. No. Także to tak wygląda, ale myślę, że jak ustawimy te piątki, będą 3 równe piątki, może 4, to będzie to lepiej wyglądało. tvpodkarpacie.pl